RCB na dzierdzie. O, zobaczcie, za mną woda, zierno duże. Tak, już się rozkładam, jestem. Tam, a tam, o, piękna tęcza. To dobry znak, będą rybki chyba. Oby. Super, pięknie to wygląda. Mam trochę czasu, ryba nie bierze. Jestem na dzierżnie od wczoraj. Przyjechałem o godzinie 15, byłem w drugiej stronie tam po przeciwnym brzegu, ale z racji tego, że tam jest piasek, nie mogłem wbić śledzi, bo mam za krótkie, zwykłe śledzie mam do piachu i namiot mi się nie chciał zabudować dokładnie, porządnie, tak żeby mi go wiatr nie wywiał. No to musiałem poszukać innego miejsca i wylądowałem po przeciwnej stronie brzegu. Więc jestem znowu blisko wpływu kłodnicy, tak, do dzierżna, bo to jest pierwsze stanowisko właściwie od lasu, od kłodnicy chyba, gdzie nie łowimy na rzece, tak. No i siedzę sobie od wczoraj, rozbiłem biwak, wywiozłem wczoraj wędki, popływałem trochę. Wywiozłem zestawy na noc, no i właściwie do tej pory bez ryby. Gdzieś tam jakieś szarpnięcie było przed 12 w nocy, opadł hanger i to na tyle, jeśli chodzi o dobę wczorajszą. Dzisiaj z samego rana postanowiłem zrobić taki myk, że obrałem sobie jakieś tam punkciki, no i popływałem, poszukałem jeszcze nowych miejsc, zasypałem sobie je, te nowe miejsca, w razie czego, jakby się nic nie działo do dnia jutrzejszego, tak powiedzmy, bo jeszcze jedną noc te zestawy, resztę dnia te zestawy wylądują tam, gdzie są w tej chwili, do jutra będą tam leżeć, a jeżeli nie, no to przewożę zestawy już na inne smaki, znowu w inne miejsca, będziemy testować kulki, będziemy testować miejsca, będziemy szukać ryby, no i spróbujemy coś wyharatać z tego dzierżna, o ile się uda. Woda niełatwa, pierwszy raz tu jestem. Właściwie mogę zjechać o kiju, czego bym nie chciał, ale wszystko jest możliwe. Pogoda ma być zmienna. Wczoraj były deszcze, wiatry. Dzisiaj miało być pochmurnie, ale ciepło i właściwie tak jest. A jutro ma być ledwo 8 stopni, chyba czy 10, więc zobaczymy, co to da. Wracając do zbiornika, ta część zbiornika jest płytsza od strony kłodnicy, tak, wpływu kłodnicy, tutaj jest w granicach, od tej strony, od strony lasu jest w granicach jednego metra do półtorej, później dalej tamten brzeg, jak płynąłem, no to było do 2 metrów głębokości, dno praktycznie niezróżnicowane, delikatny upad, tak, i po prostu idzie, stopień, coraz głębiej, tam przykładowo po 10 cm spada to dno i zwiększa się głębokość. Tak jak mówię, mam chwilę czasu, mam woreczki, a syfu tu jest niemiara, a nie lubię czegoś takiego, nienawidzę wręcz, nie? Także fajnie, żebyśmy wszyscy nabrali takie nawyki, że pozbieramy po sobie, a jak też ktoś zostawi, czy woda naniesie, bo tutaj właściwie też w dużej mierze woda niesie, to coś tam pichło, to trzeba posprzątać, nie? I tyle. Ja się zabieram za robotę, coś postaram się zrobić, coś postaram się posprzątać. Już wczoraj, dzisiaj płynąłem rano, wiaderko płynęło takie, unosiło się na wodzie, zebrałem je ze sobą z powrotem. Teraz biorę rękawice, zakładam w gumowce wór i będę zbierał. O, są dużo.
spójrzcie, dzierżno duże, nie? Taka wielka woda. Piękna woda, ale zarazem taki syf. Zarazem taki syf, że nigdy w życiu w takiej zupie nie łapałem, nie? Masakra, popadało trochę, woda naniosła. No katastrofa, nie? No, drodzy Państwo, spójrzcie, pierwsza rybka z dzierżna. W końcu, dwie doby minęły, mam pierwszego karpika. Pobrał na... Gdzie jest ta różyczka? O, była tu, o, jest tam zgnieciona. Różyczka ze szprotą. Małe kulki, faktycznie. Zaraz go odpatrzymy. Zaraz go odpatrzymy, chciałem Wam pokazać szybciutko. A, pięknie, cieszę się bardzo. Jest pierwszy karpik, dzierżno duże. Pyszczek, jest pyszczek zdezynfekowany. Delikatnie do góry. O! Delikatnie do góry. Popatrzcie, jestem cały ja. A pogoda była straszna, dlatego stąd ten ubiór. Ale zobaczcie kogo ja to mam. Z jednej strony jest taki napasatowaty. Piękna ryba, powiem Wam szczerze, piękna ryba. Moi drodzy. O. Misiu, ej, dawaj mi to światło. Gdzie to mi gaśniesz? Dawaj mi to światło. Dawaj mi to światło. Tu, popatrzcie, jaki kurde. Wspaniały lampa. Nie wiem, czy to będzie widać. Mam nadzieję, że tak. O, jak się jeży. Proszę bardzo. Piękna rybka. Dawaj ten pierwszy karpik. Dzierżno duże. Popatrzcie. Wspaniała ryba. Nie wiem, ile może mieć. Koło 8 kg. Nie więcej, ale... Dzikus jest, przywitał mnie w końcu po dwóch dobach. Spójrzcie. Róża ze szprotką. Róża 16 mm plus 11 mm szprotka. Wszystko mojej produkcji. Róża tonąca, szprotka pop-up. Piękny karpi. Coś pięknego, zdzierżna dużego. Wspaniała ryba. Yeah! Mega zadowolony jestem, super. W końcu opłaciło się. Chciałem rybę zdzierżna, mam rybę zdzierżna. Okej. Okay. Jest rybka. Wypuszczamy ją do wody. Namęczyła się troszkę ze mną. Namęczyła się. A popatrzcie, jaki to jest syf w tej wodzie. Masakra. To tu jest zupa, dosłownie zupa. Wchodzę w zupę. A szkoda mi robić te jakiekolwiek ruchy, żeby tą rybę tu wypuszczać w tym dziadostwie. Nie. Szkoda gadać. Idziemy brać wodery i aparat. Idziemy brać wodery i aparat. Ale... Może sam pójdzie. Taka zupa tu pływa. Katastrofa, nie? To mi się nie podoba w tym dzierżnie. To mi się nie podoba, ten karp nie wygnie. Ale poszedł, wrócił do siebie. No i trafiła się jeszcze jedna rybka na dzierżnie. Chyba popłyniemy.
będzie akcja. Coś mamy tam, chyba coś tam wisi. Coś tam wisi, coś tam wisi. Płyniemy, 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 płyniemy. Okej. Znowu ryżyczka zrobiła robotę. Naprawdę zadziwia mnie ta kulka. Wypiął się. Zmykam z tego dzierżna. Właściwie, ale z dwóch powodów. Ale o tym później. Na razie o tym, co tu się działo właściwie. A działo się dość sporo na tym dzierżnie. Bo tak, ogólnie pierwsza noc właściwie dość spokojnie. Druga noc, no to powiem wam szczerze, zmieniła się pogoda, zaczęło padać, pościągało mi wszystkie zestawy, syf z kłodnicy, który szedł kłodnicą, pościągał mi wszystko jak leci, także ogólnie do rana byłem bez wędek, bo nie chciało mi się wypływać i wywozić tego w tym deszczu i w tym wietrze, no i bez ryby przez dwie doby, no i wczoraj zrobiłem tak, że przybliżyłem się tutaj troszeczkę, nie wywoziłem już tak daleko, żeby uniknąć tego syfu na żyłkach. I wcześniej sobie znalazłem takie punkciki, dwa, które zasypałem dzień wcześniej i cofnąłem się do tych punktów. No i stamtąd udało mi się wieczorem wczoraj wypracować jedno branie, wyciągłem jedną rybkę, pięknego lampasika, karpika, nie ważyłem go, ale gdzieś w granicach 10 kg powiedzmy, czy miał 8 czy 11, właściwie nie robi mi to różnicy, bo to jest mała ryba. No ale piękna rybka, ładnie ułuszczona. Najważniejsze, że właściwie nie zapłaciłem frycowego, że udało mi się coś tutaj wypracować, bo warunki są trudne. Zobaczcie, ile jest śmieci teraz. Nie wiem, czy to w tej chwili widać dobrze, ale to przyszło tutaj wszystko. No i to jest jeden z powodów, dla którego, a właściwie przez który zbieram się do domu, bo nie będę siedział w takim syfie, a nie jestem w stanie sam tego wysprzątać i cokolwiek chcę zrobić. Cały czas mi tu nawiewa, badziewia, nie da się poruszać, nie da się wywieźć łódką zestawów, pontonem też ciężko się stąd ruszyć. No nieprzyjemnie się siedzi. To jest raz, dwa, chyba się rozchorowałem, dostałem kataru, kaszlu takiego troszeczkę, no nie najlepiej się czuję, kondycja mi troszkę spadła, więc czas wracać do domu, zadbać trzeba o siebie, a nie tylko o ryby i przyjemności, nie? Więc no wyprawa udana właściwie, kontakt z rybą był, aha, dzisiaj jak się zbierałem, zacząłem zbierać, to też miałem właśnie kolejne branko, był odjazd taki delikatny, podobne branie jak tamto z nocy, na tą samą przynętę, bo akurat znowu robotę zrobiła róża z szprotką, pop-upem, kulka 16 podpięta 10 popkiem szprotowym i znowu było na to samo miejsce i tą samą wędkę branie. Właściwie no wypłynąłem do tej rybki, tylko nie udało mi się wyholować, spięła się gdzieś, bo to w zaczepie było, trzeba było płynąć. Nie czułem później właściwie tej ryby, tylko taki jakiś twardy zaczep. Więc tyle, no na tą chwilę zbieram się dalej. Woda o dwóch twarzach, tak? Powiedzmy, jeśli chodzi o podsumowanie samego dzierżna, no to to jest zbiornik, który ma dwie twarze, tak bym to nazwał. A dlaczego? Potrafi być naprawdę przepiękną wodą. Są momenty, wschody słońca, zachody słońca. No tęcze były, naprawdę, wiesz, uwierzcie mi, urzekła mnie w pewnych momentach ta woda, no ale w dużym stopniu też mnie zniechęciła, nie? Widząc to, co tu jest, akurat nie przepadam za tego typu sytuacjami, gdzie tych śmieci jest tyle i się siedzi w tym wszystkim. Ja i tak już pozbierałem jakiś worek, jak tu przyjechałem, a tego i tak tu dalej napływa, jest masa, wszystko jest urąbane, nie? Z tego dziadostwa, z tego syfu. No porażka, nie? Właściwie jestem pełen podziwu ludzi, tych, którzy się odważyli i chcą tutaj dbać o ten zbiornik, bo ręce pełne roboty, nie? Naprawdę jest tutaj cały czas co robić.
nie wątpię i naprawdę wielki szacunek za to, że próbujecie tu utrzymać jakoś porządek i stworzyć jakąś fajną atmosferę.